To kolejny do utrzymania obiekt. Czy nas na to stać? Podnoszą przeciwnicy budowy nowej siedziby Słowalskiej Biblioteki Publicznej, którzy uważają, że miasto jest na tyle zadłużone, że nie powinno inwestować w kolejne obiekty generujące stałe koszty utrzymania. Sporo też krytyki spada na planowaną lokalizację obiektu. Argumenty po jakie sięgną ratusz i kierująca biblioteką Maria Kołodziejska zdają się nie przekonywać przeciwników. Jeden z nich pisze. Pracownie komputerowe mamy w każdej szkole i dostęp do internetu też. Jako miasto za bardzo się zadłużamy, chociaż to tylko teoria, którą wykorzystają następcy. Koszty utrzymania tego obiektu przewyższą zyski nawet intelektualne. I dodaję, że więcej trzeba inwestować w szkoły, zapominając o tym, że rodzi się coraz mniej dzieci i może przyjść już za kilka lat moment, w którym oświatowe mury będą świeciły pustkami. Trzeba bardziej i więcej inwestować w szkoły i nauczycieli, a nie budować nowe świątynie wiedzy medialnej. Wystarczą stare i ich pracownicy. Nawołuje i napotyka opór. Kultura się zmienia, i nowoczesna biblioteka ma specyficzną misję do spełnienia. Nie chodzi o pracownie komputerowe chodzi o miejsce, gdzie można będzie eksplorować kulturę cyfrową, ale też znaleźć spokój, spotkać się, wymienić. Chodzi o miejsce poza szkołą, konkurencyjne wobec placówek handlowych. Miejsce, w którym dzieciaki będą mogły pobyć ze sobą pod dachem w zorganizowanej pełnej sztuki i wiedzy przestrzeni. Polemizuje inny mieszkaniec i jednoznacznie uznaje mediatekę za potrzebną. Stałe koszty utrzymania według obliczeń urzędników nie będą odbiegać od aktualnych, podnoszą urzędnicy, a to, co według ich prognoz trzeba będzie dołożyć do budowy nowej siedziby, wynosi mniej niż koszty remontu aktualnych obiektów. Tak naprawdę wszystko rozbija się o pieniądze? Chyba nie. I wskazuje na to odważnie jeden z internautów. Mediateka mogłaby powstać w oparciu o doświadczenia, merytoryczną ocenę działań w budynku SOK, który ma pełno mankamentów i rozbieżności względem oczekiwań i planów z początku jego funkcjonowania. Bo trudno zaprzeczyć faktowi, że gdy zapadła decyzja o budowie Gmachu suwalskiego Ośrodka Kultury, roztoczono przed mieszkańcami miasta wizję przyjeżdżających tu artystów profesjonalnych zespołów teatralnych, grup muzycznych i wokalistów, zespołów baletowych oferujących to, czego spragnieni byli suwałczanie, kontaktu z żywą kulturą, po którą wcześniej musieli jeździć do stolicy lub innych odległych, dużych miast. Dzisiaj Suwalski Ośrodek Kultury ma ofertę daleko odbiegającą od tej, której wizja stała na etapie decydowania o inwestycji. Sok skupia się na różnego rodzaju sztuce, ale głównie amatorskiej. Zalewa ofertą plastyczną, taneczną, muzyczną, ale kierowaną w postaci warsztatów do dzieci albo seniorów. W zasadzie z planowanego ośrodka kultury uczyniony został, w opinii wielu mieszkańców, powiatowy dom kultury, który nijak ma się do obietnic. W Suwalskiej Bibliotece Publicznej dzisiaj dzieje się, jak na warunki, które posiada, ogrom ciekawych wydarzeń, ale czy to wystarczy, by przyszła mediateka stała się czymś więcej? Póki co planowany obiekt pociąga nowoczesną bryłą budynku, przystronnymi, jasnymi wnętrzami, w których zaplanowano nie tylko czytelnie i wypożyczalnie książek, ale też sporo sal, w których mają odbywać się różnorakie zajęcia, a nawet salę kinową, doceniają mieszkańcy. Ale czy po zbudowaniu tylko architektura ma nas tu kręcić? Czy MediaTeka dostanie odpowiednie środki na skonstruowanie i realizację interesującej oferty? Zastanawiają się sowałczanie, wiedząc, że koszty oświetlenia i ogrzania to nie wszystko, bo wiele wartościowych wydarzeń po prostu kosztuje i to o tych kosztach zdają się mówić. A poza listą wad aktualnych obiektów bibliotecznych i bieżącą listą wydatków, nie usłyszeliśmy z ust samorządowców niczego, co mogłoby przekonać przeciwników inwestycji. Samorządowcy, jak zaklęci, milczą również na temat przyszłych losów dzisiejszej siedziby biblioteki położonej przy ulicy Emilii Plater. Budynek i tak trzeba będzie zabezpieczyć. Przynajmniej dach, którego deficyty widać na niedawno remontowanych ścianach wewnątrz budynku. O ile wiadomo, że obiekt na bibliotekę się nie nadaje, to może warto wskazać, do czego może się nadawać i jakim nakładem to można osiągnąć. Poza tym, nawet miłosierdzie nie pozwala nam pominąć faktu, że zamieszczony dla zachęty na stronie ratusza link do wirtualnego spaceru po nowym obiekcie wygląda tak. A nie każdemu wystarczy determinacji, by sięgnąć do drugiego z dostępnych przekierowań i przebrnąć przez szereg slajdów, wśród których umieszczono animacje.